mężczyzny, pani Popowska, niech nam pan nie powie, ile pani zapłaciła za te billboardy? 3 380 000 czy mniej? Kobiety mają dość zamordyzmu. Kobiety powinny się bronić, ale przed PiS-em. Pani Pawłowska, niech pani nie ucieka. Mamy dla pani prezent. Mamy dla pani srebrniki, za które się pani sprzedała. Mamy dla pani srebrniki. Na nie pani zasługuje. Pani poseł Pawłowska, niech pani wyjdzie do kobiet. Zapraszamy. Dlaczego pani ucieka? Dlaczego się pani boi prawdy? Zapraszamy obrotową posłankę. Kobiety mają dość. Kobiety mają dość pogardy. Nie ma pieniędzy na onkologię. Nie ma pieniędzy na edukację, a jest na billboardy, tak? Pani poseł, co pani obiecywała przed wyborami swoim wyborcom? Pani poseł, niech pani nie ucieka. Uciekła. Zaproszona, zapraszam. Jeżeli i kobietami idę. Dostała pani oficjalne zaproszenie tak. do biura. I to zapraszam, są moje, to są moje asystentki społeczne. Prawda, dziewczyny? Bez transparentów. Jak to? Nie to? Ale proszę pana, ja rozumiem, że jest kampania pani, to bardzo dużo bierze udział w takich rozmowach. Ja się bardzo cieszę, ale pani nie przychodzi na gałę. Ale ta pani chce iść z kobietami. Zapraszam pani poseł Nowak, ja się nie boję kobiet. Widziałam, ja że pan nas musi. No z kobietami. Pan mówi, że pan mnie zaprasza. Jak pan sobie to wyobraża? Stowarzyszenie Bezpieczna Koleżanki, zostawię. Bezpieczna Mężczyzna. To jest prezent, bo miał być pan premier. Chciałam mu dać tą pałkę, żeby widział, czym kobiety były pałowane. No pan premier nie przyjechał, nie pokazuje, jest pan premier. To pani jest niebezpieczna, że nie chce pani się prosić. Pani przede wszystkim jest niebezpieczna, bo pani ma niebezpieczny przedmiot. Ja ten przedmiot zostawię. Albo oddam go panu, jak pan nas puści. Pani poseł, ja tego nie wezmę do rąk. Jeżeli pani chce wejść na galę, zapraszam go przez główne wejście. Jest pani mile widziana, dostała pani zaproszenie. Tak, wchodzimy z transparentami na galę. Dobra, idziemy. Idziemy do wejścia. Po co robić ten cyrk? Idziemy dziewczyny do głównego wejścia. O, pan poseł, panie pośle, niech pan poseł prowadzi moje koleżanki, bo nie chcą nas puścić. Panie pośle. Pan poseł Tułajew, niestety dziewczyny nas się boją. Idziemy w główny wejście.
myśl, czy wszystkie są, ja wyrządzę, że nie wchodzę, tylko dwa. Państwo nie są siłą, jeżeli będziecie państwo łamać regulamin wydarzenia. Ale proszę pana, dlaczego pan nie chce puścić nikogo? Pani ma prawo wejść. I kobiety też. Bez megafonu. To jest bezpieczna Lubelszczyzna dla kobiet. Czy to jest, chodzi czy pani, to ja są kobiety? To nie pan wzywa. Pan wzywa, czy ja wzywam policję? Proszę pana, oddaję panu przedmiot. Proszę bardzo. Oddaję panu przedmiot, niech pan nam wyjdzie. Dziękuję, nie chcę. Pani poseł, zachowuje się pani skandal. Dziewczyny, nie chcą nas prosić. Proszę nas puścić. Proszę puścić moje koleżanki. Skończyłem z państwem rozmawiać, że pan poseł chce wejść. Do widzenia. Zapraszam. I pozostałem do widzenia. Ale pan poseł mnie zapraszał. Proszę, 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 proszę nas puścić. Proszę nas puścić. Nie używamy. Proszę bardzo. Zostawiam. Chodzimy, dziewczyny. Przepraszam. Przepraszam. Stop, stop. Przepraszam. Zostawiłam przedmiot. No, przepraszam. No, no i pan chodzi. No, pan wejdzie. No a pan... O, witamy w Lublinie. Prezesa. No, to teraz my za panem. Ale nie chcecie nas puścić. Pan poseł jest kampania wyborcza, ale się pani błaźni. Po prostu się pani błaźni. To pan nie powie, że jestem z kobietami. To się błaźni. Błaźni się pani takimi rzeczami. Proszę. Proszę kobiety. Proszę puścić kobiety. To jest impreza dla kobiet. A pan nie chce puścić kobiet. Proszę puścić kobiety. Pani poseł. Czy to są gorsze kobiety? Pani poseł. Czy to są gorsze nie kobiety? Nie mówi, że kobiety są gorsze. To proszę nas puścić na dalej. Pani może wejść bez kobietami prawa. Chcę wejść. Pani kobietami. Poseł, proszę przestać robić cyrk. Kobietami chcę wejść. Dziewczyny, cyrk. My jesteśmy cyrk dla tego pana. Rozumie się? Puścić gości, którzy chcą wejść. A on żyje. Prosimy nas puścić. Ja nie powiedziałem, że prosimy nas puścić. Pani jest cyrk. Pani. Obchodzi pan jako przedstawiciel kobiety. Ja nie obrażam kobiet. To jest gala dla kobiet wybranych. Jest kampania. Zachowuje się pani gorzej niż proszę naprawdę małpa w cyrku. Pan powiedział, że ja się zachowuję jak małpa w cyrku, żebyście wiedziały. Pani tak pan pani powiedział, powiedziałem, że zachowuje się jak małpa w cyrku. Gorzej, a jeszcze gorzej. Tak. Dobrze. To jest szacunek do kobiety, dziewczyny. Ale też kobieta nas nie chce puścić. Pani, niech pani nas puści. Pani jest na rządzie PiSu, to nie puści. Niech pani nas puści. Ja nie jestem na żadnym rządzie. Rządzie. Niech pani nas puści. No, na czyim? Na naszych podatkach. Wolontariacko, to pani nie puści. My też płacimy podatki. My też pracujemy i płacimy podatki. My też płacimy podatki, nie płacimy. Oczywiście płacicie podatki, ja wszystko rozumiem. Wszyscy na tym, na jednych wózku jedziemy. Rozumiem, ja nie do was pretensji, ale proszę. Ja z PiS-em nie jadę. Proszę my też w PiS-ie nie pracujemy, tylko ma pani idziemy do. No ale widzi, a co mi to wchodzi? PiS-owi służycie. Nie ma co ich atakować, oni mówią mi o polecenie. Proszę nas puścić. Ale pani poseł, pani może wejść. Z kobietami? Nie, pani sama wchodzi, bo pani ma zaproszenie. Pana. Ja sama nie schodzę. Pani poseł, jeżeli pani chce, zapraszamy, jeżeli nie, proszę nie robić. Ja jestem w imieniu tych kobiet, które poprosiły mnie o to, żeby z nimi wejść. Ja nie zostawię kobiet, ja nie zostawiam kobiet. Pan mi nie będzie mówił, co ja mam robić, proszę pana. Czy z megafonem, czy bez megafonu. Dziewczyny, nie chcą nas puścić. Nie chcą nas puścić. To jest dość pogardy dla kobiet. Mamy taki transparent, wie pan, dość pogardy dla kobiet. Pani poseł, ja pani dość pogardy dla ja kobiet. Pani nie proszę wpuścić kobiety. Pani wyjdzie. Proszę wpuścić wszystkie kobiety. Element, proszę wpuścić wszystkie kobiety. Bardzo pana proszę. Tak PiS załatwia sprawy z kobietami, o takimi narzędziami. Proszę pana, zostawiamy wszystkie narzędzia, które się panu nie podobają. Proszę puścić kobiety. Nie, ja nie zostawię kobiet, które poprosiły mnie o to, że chcą być na gali. Pani poseł, tylko dla mnie instrumentalnie. Ale co to za gala? Za nasze pieniądze do jasnych. Ale dlaczego obywatele mają. Dlaczego obywatele mają ograniczony dostęp do różnych wydarzeń? Dlaczego obywatele, którzy płacą podatki, mają ograniczony dostęp do wydarzeń? Proszę nas puścić. Pani poseł, niech pani nie krzyczy, wszyscy panią słyszy. Dobrze, to niech pan nas puści, nie krzyczę teraz. Pani poseł, może pani wejść, jeżeli pani... Z kobietami. Proszę pana, pan żyje z moich podatków. Pani poseł.
Może pani wejść. A pan ma tyle do powiedzenia, co żyć za okupacją. Zapraszam. Jeżeli to pani jeszcze raz mnie obrazi, to wytoczę przeciwko pani. A pan nie obraża. Stoi pani z megafonem i krzyczy na mnie, jak stoi metr od pani. Pani się naprawdę zachowuje skandalicznie. Czy pani uważa, że pani godnie reprezentuje Rzeczpospolitą? Tak, tak. Ale ja rozmawiam o pani Pawłowskiej czy o pani Wcisło? Proszę, proszę. A ja mówię nas, o pani poseł. Może pani wejść, ma pani zaproszenie. Wszystkie nas proszę. Pani poseł, ma pani 3 minuty na decyzję. Proszę. Musimy rozpocząć. Pan mi nie będzie wyznaczał, ile mam czasu, proszę pana. Wie pan? Pan mi ogranicza możliwość wykonywania mandatu posła. Nie, proszę. I pan próbuje mnie zastraszyć. Pani poseł, co mówi pan ustawa? Pani ją głosuje. Co mówi ustawą? Prosi pan policją, czy pan wezwie policję? Co mówi ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, pani poseł? Proszę nas artykuł 19, zapraszam do administracji. Proszę nas puścić na imprezę, która jest za publiczne pieniądze. Dostała pani zaproszenie, zapraszam. Proszę zostawić na pieniądze z kancelarii prezesa Rady Ministrów. 3 380 000 Nawet pani nie wie, ile na to wydarzenie i inne. Pani poczyta. Proszę nas puścić. Pani poseł, ma pani prawo wejść, zapraszam. Chcę z dziewczynami wejść. Ale pani może wyjść sama. Nie, proszę pana. Ewentualnie bardzo proszę, żeby pani okazała zaproszenie. Aha, my mamy. Proszę pana, czy to jest impreza dla wybranych? Nie, pani poseł, dostała pani zaproszenie. Dostała pani zaproszenie. Dzwoniliśmy do pani jako stowarzyszenie z prośbą o wniosek. Dlaczego pan nie chce puścić? Proszę puścić. Pani poseł, ja wiem, że pani ma to przetrenowane. Proszę puścić kobiety. Skandalicznie. Proszę puścić kobiety. Rozumiem, że musi pani zrobić apelę, żeby dostać mandat poselski. Nie, uwłacza to godności posła. Ja chcę rozmawiać z panią posłanką. Ale pani może z nią rozmawiać w Sejmie, jak pani chce, proszę iść. Kobiety mają dość! 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 No i widzicie, nie pójdzie. Gdzie? A tu pałka stoi. Przyda się ta pała na tych generałów. Nie, ja chciałam jej dać w prezencie. Ale oni, my mamy... Ale nam się przyda. Nam się przyda.